Dobrze, to dziękujemy. I teraz powstańmy. To, a może później, bo tak no, będzie czas może później, bo nie chciałbym, żebyśmy tak przedłużali, ale będzie na to pora na pewno. Zaśpiewajmy, będę chwalił Pana na wieki. I jeszcze będzie modlitwa o uzdrowienie, uwolnienie, wolenie Ducha Świętego. Taka krótka, intensywna, gorąca i potem adoracja Pana Jezusa. Więc podnieśmy nasze dłonie. Będę chwalił Pana na wieki. To się nigdy nie zmieni. Szamaria, le, 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 le. Za wszystko dzięki Ci, Panie. Za wszystko chwała Tobie. Będę chwalił Pana na wieki. Chwalił Pana na wieki. Bez końca me usta. Będę chwalił Pana na wieki, chwalił Pana na wieki, bez końca me usta. Go. Uwielbiaj Pana ze mną i razem wywyższajmy Jego imię. Jezus. Będę chwalił Pana na wieki, chwalił jedynego Pana. Z końca me usta niech wielbią Go. Będę chwalił Pana na wieki, chwalił Pana na wieki. Bez końca me usta niech wielbią Go. Uwielbiaj Pana ze mną i razem wywyższajmy Jego imię. Będę chwalił Pana na wieki, chwalił Pana na wieki, bez końca niech wielbią Go. Będę chwalił Pana na wieki, chwalił Pana na wieki, bez końca me usta wielbią Go. Niech Cię wielbią moje usta i moje serce. Ze mną. Uwielbiaj Go i razem wywyższaj Jego imię. Jezus, najświętsze imię. Pana na wieki, chwalił Pana na wieki, bez końca me usta wielbią Go. Będę chwalił Pana na wieki, chwalił Pana na wieki, bez końca, bez końca. Uwielbiaj Pana ze mną. Uwielbiajmy Go teraz gorąco. Żywa wiara niech nam towarzyszy w tym uwielbianiu Go. Żywa wiara na wieki. Niech Twoje życie będzie pieśnią uwielbienia dla Boga. I życie Twoich bliskich. Niech w Twoim domu będzie uwielbienie jedynego Boga w trzech osobach. Z Maryją. Bez końca me usta niech wielbią Go. I dalej trzymajmy nasze dłonie wzniesione. Proszę powtarzajcie za mną tą modlitwę, słowa tej modlitwy charyzmatycznej. I ci, którzy też słuchają, modlą się z nami, będą się modlić, też powtarzajcie. Umiłowany Jezu, który zachęcasz nas, abyśmy stracili nasze życie dla Ciebie. Abyśmy uwielbiali Ciebie. Abyśmy wychwalali Ojca, który jest w niebie. Abyśmy żyli w Duchu Świętym. My tego bardzo pragniemy. Tak żyć. Tak się modlić. Jak Ty. Chcemy prosić, Panie, abyś nas i naszych bliskich i wszystkich, którzy prosili o modlitwę, uwalniał od wszelkiego zła, od szatana i demonów, od grzechu, od śmierci duchowej. Daj łaskę uzdrowienia.
serca, duszy, umysłu i ciała. Uzdrów nasze życie. Uzdrów naszych bliskich. Wszystkich, których kochamy. Uzdrawiaj nasze domy. Nasze rodziny. Nasze relacje. Uzdrawiaj wszystko, co w nas jest chore i słabe. Prosimy, abyśmy mogli cieszyć się pełnym zdrowiem wewnętrznym i fizycznym. Abyśmy jeszcze lepiej mogli Tobie służyć. Abyśmy żyli w duchu miłości i modlitwy. Ewangelizując i prorokując. Ogłaszając wielkie dzieła Twoje. I dziękujemy za cuda, które nadejdą. Dziękujemy, że będziesz się nam objawiał. I przez nas działał. Działaj przez nas, Panie. Już teraz. Przez niepokalane serce Maryi. Przez przeczyste serce świętego Józefa. Amen. Maria le 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 la ya shamana talan iva hamala la shalach mala henon iva la mala la heno le le la la le 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 iva hamala la iva hamala shal maria tochena ir hamala la 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 Ima hale ale 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 Ima khamala shale la khalala la khano Ima khamala khano Ima khamala yari 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 ale yari ale yari ale Ima shale la khano e Yeshua Mesia Miria yari 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 Ima shale la khano Ima khamala la khano Adonai, 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 Yare, Yare, Hemachashalai, Hemachashalai, Hemachalashalai. Hematko Nachdiya, Shachene. Taka myśl przychodzi, moje dzieci, objawię was już niedługo moją chwałę, moją potęgę i moc, moją miłość i moje miłosierdzie. Przychodzę do was. Ja, Pan, jestem z wami. Amen. Teraz jeszcze błogosławieństwo, bo nie wszyscy będą na pozostałych punktach naszej modlitwy rekolekcyjnej, więc przyjmijcie to błogosławieństwo. Pan z wami. Przez serce Maryi, Matki Miłości i Miłosierdzia, przez świętych patronów naszej wspólnoty, niech wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w miłości Jezusa i w miłości Maryi. Za chwilę będzie wystawienie, będzie adoracja w ciszy. Wiadomo, będzie też małe przesunięcie. Koronka będzie o 15, ale ta medytacja, która miała być przed koronką, będzie po koronce. I wtedy też będzie po z kolei medytacji modlitwa wstawiennicza. Więc proszę o taką wytrwałość, cierpliwość. Wiadomo, że to też jest żywe spotkanie, żywe działanie Pana. To trudno, żeby to wszystko było pod zegarek, bo się nie da i to nawet byłoby takie też nienaturalne. A jeszcze, bo wiem, że tutaj jest taki znak, że ktoś, nie tylko ktoś, może wiele osób prosiło, żeby jeszcze pobłogosławić dewocjonalia, bo wiele osób będzie już po modlitwie jechało teraz. Więc dlatego wszystkie dewocjonalia, które nabyliście, także osoby, które modlą się z nami teraz, to też obejmę intencje błogosławienia tych dewocjonali, które mają osoby, które słuchają nas, będą słuchać w różnych miejscach, mogą być Polski czy świata, więc to wszystko będzie pobłogosławione, różańce czy inne dewocjonalia. Niech Boże błogosławieństwo spłynie na te dewocjonalia, które nabyliście, abyście wykorzystywali te sakramentalia Kościoła ku chwale Bożej, dla swojego uświęcenia i ochrony przed wszelkim złem, przed szatanem i złymi duchami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Dobrze, teraz proszę uklęknijmy i zaśpiewajmy pieśń wśród nocy, chociaż jest dzień. Wszystkim jest Pan.
że mogą burze przyjść. Nad wszystkim jest Pan.